Aplikacja, która ratuje. Pomaga ratować zagrożone gatunki w, przede wszystkim w lasach Środkowej Afryki. Grupa ekologów, strażników leśnych wybiera się na wycieczkę do lasu. Tylko ten las jest wielkości Polski mniej więcej. Nasza aplikacja pomogła bardzo szybko zidentyfikować te zdjęcia, na których są goryle, a następnie eksperci oceniali stan zdrowia tych goryli. W których parkach narodowych wykorzystywana jest nasza apka? E, przede wszystkim w Gabonie. E, była też używana w Kamerunie, w Kenii. I niedawno testowana w Kongo. Mamy też projekt we współpracy z Stacją Arstowskiego na Antarktydzie, stacja Polskiej Akademii Nauk, i tam zajmujemy się wykrywaniem zwierząt z obrazów z dronów. Co to znaczy, że jesteście w top 10 aplikacjach UNESCO? <trybuj> Witam Państwa serdecznie, a dzisiaj moim gościem jest Jędrzej Świeżewski. Wyjątkowy projekt. Polacy stworzyli aplikację o nazwie Embaza, która znalazła się na liście top 10 aplikacji na świecie. Na liście ogłoszonej przez UNESCO. Aplikacja, która ratuje. No właśnie, Jędrze, dziękuję Ci za, za przyjęcie zaproszenia. Bardzo mi miło. Co ta aplikacja ratuje? Pomaga ratować zagrożone gatunki w, przede wszystkim w lasach środkowej Afryki. Opowiedz nam więcej o Embazie. Embaza <laughs> to jest aplikacja, którą stworzyliśmy przede wszystkim w Absolonie, ale także we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Stirling i z Parkami Narodowymi w Gabonie, która pozwala naukowcom, strażnikom tych parków narodowych badać co dzieje się w głębi lasów tropikalnych przy użyciu współczesnych technologii takich jak e, patrzenie maszynowe, computer vision. Tak, czyli algorytmy uczenia maszynowego, które zostały wytrenowane do tego, żeby rozpoznawać na zdjęciach obecność gatunków, które zamieszkują te lasy. Bo rozumiem, że założenie jest takie, że y, rozmieszczamy w lasach deszczowych foto pułapki, mhm. e, czyli po prostu aparaty, które robią zdjęcia. E, tak. I rozumiem, że tych zdjęć jest na tyle dużo, że bez AI nie da się e, rozpoznać, czy tam jest zwierzę czy nie na nich. Da się, tylko jest to bardzo kosztowne. W takim typowym scenariuszu e, działa to w ten sposób, że grupa ekologów, strażników leśnych wybiera się na wycieczkę do lasu. Tylko ten las jest wielkości Polski, mniej więcej. To jest ta skala i oni sobie przez mniej więcej, tak jak nam opowiadali, 3-4 tygodnie idą po tym lesie. Zamieszczają te fotopułapki, czyli faktycznie takie nieduże urządzenia wielkości dłoni, które mają w sobie aparat, tak jak powiedziałeś, ale mają też czujnik. Czujnik ciepła, czujnik ruchu, i kiedy y, jakieś zwierzę, na przykład afrykański słoń leśny, przejdzie gdzieś przed tą kamerą, ten czujnik reaguje na to, robione jest zdjęcie. Jak ci naukowcy już rozmieszczą te fotopułapki w tej swojej wędrówce, to po kilku tygodniach, zwykle znowu trzech-czterech, pokonują tę samą trasę jeszcze raz i zbierają dane. To trochę wygląda jak zbieranie grzybów w lesie, no bo to nie jest tak, że oni, znaczy nie robią tego jakoś automatycznie, tak jakby się moż, można spodziewać, tylko oni faktycznie wchodzą do tych fotopułapek, które zamieścili, więc muszą dobrze zanotować, gdzie je zamieścili, i tam stamtąd wyjmują kartę SD. I na tych kartach są zapisane zdjęcia, które ta fotopułapka zrobiła w przeciągu tego poprzedniego miesiąca. No i po tej kolejnej wyprawie trafiają do swojej bazy, zwykle gdzieś yy, w głębi lasu. I w tej bazie chcą wyciągnąć informacje z tych zdjęć. No i zwykle z takiej jednej wyprawy mówią nam, że mają około 30 tysięcy zdjęć, i teraz odpalają swojego laptopa. Zwykle w tej bazie nie mają dostępu do internetu, który pozwala na to, żeby te zdjęcia jakoś gdzieś wysłać za pośrednictwem chmury, tylko muszą na tym komputerze sobie te zdjęcia klasyfikować. I oceniają, że zwykle 2-3 tygodnie zajmuje im przejrzenie takiej jednej porcji zdjęć, tych 30 tysięcy. W pierwszych dniach to robią to jeszcze w miarę szybko. Ale potem bardzo spada ich efektywność i dokładność, dlatego, że to jest strasznie męczące. Te zdjęcia to są zdjęcia z lasu, więc tam jest mnóstwo informacji. Tam są krzaki, jakieś tutaj gałęzie, liście gdzieś, plamy słońca. Także tam naprawdę bardzo dużo się dzieje na tych zdjęciach. I w związku z tym, znalezienie, że o za tym krzakiem tam gdzieś schował się goryl, czy jeszcze gorzej, jak to jest mniejsze zwierzę, to naprawdę wymaga bardzo dużej y, wiedzy, ale też uwagi. I dlatego zajmuje im to tyle czasu. I teraz to, co robi nasza aplikacja, to pozwala im na dokładnie ich laptopie, tym, który teraz mają, offline. Kompletnie offline, bez dostępu do internetu. Zamiast kiedy siadają sobie i myślą, o, trzy tygodnie właśnie teraz będę klikać na te zdjęcia, to zamiast tego nie odpalają naszą aplikację, wybierają odpowiedni model, do, dostosowany do tego, co akurat chcą, e, chcą robić, i zostawiają ten komputer na kilka godzin. Zwykle taka porcja 30 tysięcy zdję zdjęć. Jest procesowana w około 8 godzin, czyli mniej więcej jeden dzień. Zamiast 15 dni, tak, trzech tygodni, w jeden dzień mają wyniki i to jest strasznie ważne, dlatego że dzięki temu mogą od razu przejść do tego etapu dalszego, czyli faktycznie wyciągania informacji. No bo skoro wiedzą, która fotopułapka zrobiła zdjęcie jakiego zwierzęcia kiedy, no to mogą sobie to nanieść na przykład na taką mapę geograficzną, tak? Wiedzą gdzie, które zwierzę się jakiego rodzaju zwierzę się pojawiło i na przykład w ten sposób mogą ocenić jak wygląda migracja słoni. One akurat migrują z jednej części lasu do drugiej każdego roku i mogą ocenić, jak ta migracja w danym roku wygląda. A to na przykład okazuje się bardzo się zmienia pod, ze względu na zmiany klimatyczne. I to, jest dosyć, to są dosyć drastyczne zmiany, o których nie mielibyśmy pojęcia, czy do niedawna nie mieliśmy pojęcia, ponieważ nie ma za bardzo jak inaczej zdobyć wiedzy o tym, co się dzieje w tym lesie. No bo na przykład z satelity to tam widać korony drzew, a nie słonia. Czy ja rozumiem, że te działania służą temu, żeby ratować lasy deszczowe, czy szerzej rasy tropikalne? Przede wszystkim pomagają w działaniach, które mają na celu zachowanie bioróżnorodności, czyli ocalenie zagrożonych gatunków. Czyli między innymi pomagają niebudowania dróg w, w tych miejscach, gdzie przebiega migracja, szlak migracyjny zwierzęcia. Na przykład albo inny przykład, którym nasza aplikacja pomogła to było takie badanie dotyczące pewnej choroby, która rozprzestrzeniała się w społeczności goryli w tych lasach i nasza aplikacja pomogła bardzo szybko zidentyfikować te zdjęcia, na których są goryle, a następnie eksperci oceniali stan zdrowia tych goryli. Na podstawie tych zdjęć dzięki temu mogli ocenić właśnie jak rozprzestrzenia się ta choroba i jak najszybciej można pomóc tej społeczności, żeby zatrzymać rozwój tej choroby. Gdzie ten projekt jest y, dzisiaj dostępny? Jest dostępny pełen kod źródłowy na, na GitHubie. Ta y, aplikacja jest y, open sourceowa, czyli udostępniliśmy kod źródłowy do tej aplikacji, tak naprawdę też do tych modeli, które, y, które tam y, działają, tych modeli uczenia maszynowego. I to wszystko jest po prostu dostępne dla społeczności. Zależy nam na, przede wszystkim na tym, żeby jak najwięcej osób. Y, w szczególności naukowców, strażników parków narodowych mogło z tej aplikacji skorzystać, żeby zmaksymalizować pozytywny wpływ na, na ochronę przyrody? To w których parkach narodowych wykorzystywana jest wasza apka? E, w, przede wszystkim w Gabonie, e, była też używana w Kamerunie, w Kenii i niedawno testowana w Kongo. Co to znaczy, że jesteście w top 10 aplikacjach UNESCO? <laughs> to jest niedawne wyróżnienie. E, to jest także Międzynarodowy Instytut Badań nad Sztuczną Inteligencją, chyba tak to należy przetłumaczyć na polski, który działa pod auspicjami UNESCO. W zeszłym roku chyba po raz pierwszy, a w tym roku po raz drugi postanowił wyróżnić w skali globalnej 100 takich projektów, które najbardziej przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Tak to się nazywa, jest 17 tych celów. I jednym z nich jest właśnie zachowanie bioróżnorodności. Jeszcze inny to jest, dotyczy jakby ochrony życia na lądzie. I to są te dwa, które, w których nasza aplikacja pomaga. No ale są też inne oczywiście cele i inne aplikacje, które pomagają w realizacji tych poszczególnych celi. No i teraz nasza aplikacja faktycznie została wyróżniona i co więcej, tak się złożyło, że została wyróżniona jako wybitna outstanding. Tak to się formalnie nazywa. Czyli to jest takie top 10 wśród tych top 100. Także bardzo się z tego cieszymy. Skąd w ogóle pomysł na tą aplikację? Tak naprawdę pierwszy pomysł pojawił się na początku 20. roku, kiedy zwrócił się do nas wtedy Postdoc z Uniwersytetu Stirling w Szkocji, który był ekologiem i zajmował się właśnie ochroną lasów tropikalnych czy badaniem lasów tropikalnych, przede wszystkim w Gabonie. I zwrócił się do nas, bo on używał fotopułapek i miał taki pomysł, że w sumie można by procesować te dane automatycznie, ale nie bardzo wiedział, jak to sam zrobić. Trafił do nas tak naprawdę jeszcze przez trochę inną ścieżkę, bo pie pierwszy jego pomysł to było budowanie aplikacji w technologii r którym akurat jako firma Epsilon się zajmujemy e, również. A jakby od słowa do słowa okazało się, że w sumie najlepiej możemy mu pomóc tym właśnie uczeniem maszynowym, które, e, które dla niego przeprowadziliśmy. Przygotowaliśmy modele, które pokazały, że. Możemy automatyzować jego działanie i dokładność, którą dostajemy z naszych modeli, jest porównywalna z dokładnością, jaką uzyskują ludzie ręcznie to robiąc, po prostu ze względu na to, że oni popełniają błędy, bo, bo robią tego bardzo dużo i muszą to zrobić w skończonym czasie. Nasz model nie jest idealny, jak każdy model uczenia maszynowego, popełnia czasem błędy, natomiast te błędy się, się równoważą i co więcej, modele ekologiczne, które są budowane na podstawie informacji zdobytych z tych naszych modeli, są na porównywalnym poziomie. Udało nam się opublikować e, pracę w dość prestiżowym czasopiśmie naukowym e, Methods in Ecology and Evolution, w którym pokazaliśmy właśnie te, te rzeczy, o których mówiłem, czyli że te modele ekologiczne są, e, są tak samo dobre, a jednocześnie mogą oszczędzić potencjalnie mnóstwo czasu. No i oprócz tego, że potencjalnie mogą oszczędzić, to postanowiliśmy, OK, to przygotujmy aplikację, dzięki której faktycznie ci naukowcy będą mogli tego użyć. Nie tylko jakby myśleć, że o fajnie by było, tylko naprawdę tego użyć. No i e, przygotowaliśmy tą aplikację. E, i, i... Aplikacja powstała w Polsce. Tak, tak, w naszej firmie. Jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, bo mówisz o tym, że jest open source'owa, czyli udostępniliście tak. kod źródłowy, czyli tak. rozumiem, że społeczność międzynarodowa może ją rozwijać. Tak, każdy może ją rozwinąć. Każdy może ją rozwijać. To na czym wy zarabiacie? Hmm. Nie na tej aplikacji. Czyli ta aplikacja powstała w ramach takiego programu, który nazywamy sobie wewnętrznie Data for Good. I chętnie o nim zaraz opowiem. Natomiast y, jako epsilon zajmujemy się przede wszystkim dwoma obszarami. Jeden to jest, tak jak wspomniałem wcześniej, R-Shiny, czyli budowa takich nazywamy to systemów wspomagania decyzji. Można o tym myśleć, że to są takie dashboardy, tak? czyli takie mhm. mm, powiedzmy strony internetowe prezentujące interaktywne wykresy, które tak naprawdę pozwalają użytkownikowi wejść w głąb dużych, często zbiorów danych albo skomplikowanych zbiorów danych, i zwizualizować sobie same te dane albo modele statystyczne oparte o te dane. Sporo takich ludzi, e, którzy właśnie potrzebują analizy statystycznej danych, używa do tego różnych bibliotek języka R. I takim naturalnym sposobem wizualizacji potem takich modeli jest właśnie R Shiny i nasza firma specjalizuje się w właśnie rozbudowie i e, profesjonalizacji takich e, takich e, wizualizacji danych budowanych w tej technologii. Faktycznie tam fajnie się rozwija, mamy bardzo mocną pozycję, jakby jesteśmy postrzegani jako eksperci w tej dziedzinie. A jednocześnie mamy drugi, i to jest jakby odpowiadając na Twoje pytanie, ta część bardzo, która przynosi dochód firmie, dział związany z uczeniem maszynowym, którym ja kieruję. I tam budujemy modele przede wszystkim związane z computer vision, czyli z patrzeniem maszynowym, z analizą obrazu. I tam również robimy projekty komercyjne, a oprócz tego również takie Czyli projekty. W projekt 100% pro bono, taki w 100% prospołeczny. Tak, to jest pro bono, czasami nazywamy go low bono, bo faktycznie na przestrzeni tych trzech lat, od kiedy powstał, mieliśmy dofinansowania z różnych instytucji pozarządowych, rządowych, ale to finansowało jakiś, powiedzmy, mały fragment rozwoju tej aplikacji, także w dużej mierze jest to, jest to pro bono. Tak. Moje ostatnie pytanie do Ciebie: jaką rolę dzisiaj w dbaniu o planetę zrównoważony rozwój, Pełni sztuczna inteligencja. Słyszymy bardzo dużo dzisiaj o rozwoju AI, głównie w obszarze biznesowym. Mhm. Gdzie jest dzisiaj AI w kontekście ratowania, pomagania? Utrzymać jakiś dobrostan naszej planety. Kogoś, kto byłby zainteresowany znalezieniem odpowiedzi na to pytanie, zachęcam do przejrzenia choćby listy tych stu projektów, o których wspomnieliśmy, wyróżnionych w konkursie UNESCO. No bo to właśnie są takie aplikacje wykorzystujące uczenie maszynowe do tego, żeby pomóc w celach zrównoważonego rozwoju. Ale faktycznie tych, tych projektów jest dużo, znaczy jest bardzo wielu naukowców, przede wszystkim ekologów, ale też zajmujących się innymi dziedzinami, które. Jakby są, są w tym momencie ważne, którzy potrzebują, mają ogromne dane i potrzebują szybko je analizować. I tak jak ten projekt, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, to dotyczy środkowej Afryki przede wszystkim, to mamy też projekt we współpracy z stacją Arstowskiego na Antarktydzie, stacja Polskiej Akademii Nauk, i tam zajmujemy się wykrywaniem zwierząt z obrazów, z dronów, które sobie latają nad wyspami w okolicach Antarktydy i tam. Pewne informacje dotyczące gatunków, które je zamieszkują, e, są potrzebne tym naukowcom. A z drugiej strony też z kolei przy biegunie północnym e, zajmujemy się badaniem, czy pomagamy w budowie modeli, które przyspieszają badanie planktonu na dużą skalę, e, który jest ważny, bo jest e, tak naprawdę pożywieniem wszystkiego, co żyje w oceanie, albo no, ma ogromny północy. wpływ również na, na klimat. Tak. E, na liście tych 100 aplikacji była jakaś Polska poza wami. Z tego co wiem w tym roku nie, natomiast w zeszłym roku była jedna aplikacja już wyróżniona, tak. To trzymamy kciuki, żeby tych aplikacji było jak najwięcej. Dziękuję za tę rozmowę. Oczywiście dziękuję. I gratuluję tego projektu. <grych> dziękuję bardzo.